O mamo, powolutku, zobacz co cię czeka. Proszę nas wpuścić. Co? Gadające jedzenie? Ja mam jakieś omamy. A nie, to zwyczajni ludzie. To tylko twoja wyobraźnia. Chwila. Zakaz wnoszenia jedzenia. Od tego momentu jedzenie w samolocie jest zabronione. No ale jak to? Wygląda na to, że kobiecie w ciąży zależy na szybkim wejściu do samolotu. Chce szybko się odprawić. Ochrona wydaje się mieć jakieś obiekcje. Gabriel zauważył zakaz wnoszenia jedzenia. Próbuje ukryć arbuza, a ochrona sprawdza, czy kobieta niczego nie ukrywa. O, jest w ciąży. W brzuchu jest maleństwo. Gabriel przygląda się brzuchowi kobiety. Wpadł na jakiś pomysł. Gabriel, czy to ty? Nie ma opcji, żeby ochrona uwierzyła, że to kobieta w ciąży. Prawda? Prawda? Wygląda na to, że z powodu poprzedniego zakłopotania ochrona nie podejmie się przeprowadzenia skanu. Zaraz. O nie! Skórka od banana! Nie! Nie! Tylko nie na brzuszek! Dziecko! Uch. To tylko arbuz? Przepraszam. Ty! Wynocha stąd! Uprzejmie proszę o pani paszport. Dlaczego mamy tu dzisiaj tylu chorych pasażerów? Owsik! Bardzo panią proszę o założenie maseczki. Następny. Wszędzie bakterie i wirusy. Daniel zauważył buteleczkę płynu odkażającego i wpadł na pomysł, jak przemycić Sprite'a. Ochrona straciła czujność. A Daniel wykradł buteleczkę. Co on zamierza z tym zrobić? Najpierw bierzemy małą buteleczkę. Teraz wypełniamy ją Sprite'em. Na koniec przyklejamy na butelkę z napojem naklejkę, że jest to płyn odkażający. Tada! Gotowe! Pycha! Dzień dobry, paszport proszę. Wnosi pan jakieś przekąski? Nie, jasne, że nie. W takim razie co to jest? Wiedziałam, że coś tam pan ukrywa. Proszę spojrzeć, to do rąk! A, okej. Pozbywanie się zarazków jest bardzo ważne. Napój jest tak klejący, że nie może odkleić łapek. Do widzenia. Namaste. Namaste, proszę pana? Proszę zabrać paszport i przechodzić dalej. Nie jest w stanie go chwycić. Dlatego złapał paszport w zęby. Co za dziwak. Czy to chipsy? Nie widzi pani znaku, który mówi o zakazie? Proszę mi to oddać. Zaraz. Zróbcie przejście. Pogotowie. Co tu się dzieje? Chwileczkę. Co pani ma w walizce? Pojawiła się informacja o skażeniu biologicznym. Spójrz na jej walizkę. Przecież coś tam wycieka. Jakiś ciemny płyn wycieka z jej walizki. Czy ten wyciek to jakieś zagrożenie? Spokojnie. Muszę panią sprawdzić. Ochrona używa rentgena, by sprawdzić, co jest w walizce Sophie. Co? Napój gazowany? Pani próbuje mnie oszukać. Ups. Wygląda na to, że pani ochroniarz też ukrywa coś słodkiego. Hej, to niesprawiedliwe! Jeśli pani może jeść słodycze, to my też. Gdy Sofia wykłóca się z ochroną, reszta sprytnie wkrada się do środka. Dobra robota, Sofii. Ale to moje! Proszę mi to oddać! Nie! Zakaz wnoszenia jedzenia. Chloe zauważyła, że przysmaki są konfiskowane. Ups. Łowienie ryb? Wędka? Już wiem, jak przemycić jedzenie. Chloe dzieli się swoim planem z chłopakiem. Masz, bierz i idź już. Czapka rybacka? I wędka? Co zamierza z nią zrobić? Dzień dobry, to mój paszport. Chloe wygląda na spiętą. Wnosi pani coś do jedzenia? Nie, użyję skanera, żeby panią sprawdzić. Okej. Proszę iść dalej. Chyba ktoś dzwoni. A, tak, tak. Dokumenty? No dawaj, podaj. Chloe wykorzystuje fakt, że ochrona jest zajęta. Złapała. Hurra! Co? Co to za dziwny dźwięk? A, wydawało mi się. Fiu, niewiele brakowało Chloe. Okej, dawaj kolejne. Dobra, Chloe, ale jak? Nie mogę. Żyłka się zablokowała. O nie. Co?
drzwiach. Pani ochroniarz uciekła. No cóż, droga wolna. Już biegnę. Weźmiemy jeszcze to. Pana paszport? Chwila. Co? A co to takiego? To moje tabletki nasenne. Bardzo boję się latać, dlatego mam zapas zawsze przy sobie. A, to dobry pomysł. Mogę przymierzyć pana opaskę na oczy? Nie bardzo. O, bardzo proszę. Planuję zakup takiej opaski. Uwinę się w 2 sekundy. Okej. Anthony, czy ty coś ukrywasz? Jaka wygodna opaska na oczy. Jak wyglądam? Świetnie. A teraz mogę prosić o zwrot? Co? Niby co ona ma na czole? Czy to jest guma? Proszę przejść. Pani ochroniarz pozostaje w słodkiej nieświadomości. Yeah! Udało mi się! Co? We wnętrzu opaski ukrył gumy balonowe? To stąd ta niekorzystna sytuacja z panią ochroniarz. Ale to nie wszystko. Tabletki nasenne? Nie! Tak naprawdę to Skittlesy. Widzicie? Rewelacja! Możemy się poczęstować? Wow! Zakaz wnoszenia jedzenia? Gdzie to pani ukryła? Kobiece rajstopki lądują na głowie Sophie. Teraz wygląda jak włamywacz. A! Przestępca! Zatrzymaj się! Ręce do góry! Chwila! Co? Ach, fałszywy alarm. Ojej! Już wiem, jak przemycić słodycze. No to rzucę na siebie rajstopki. Potem wysypię Skittlesy do wnętrza łapki i ozdobię nim rajstopki. To naprawdę ciekawy pomysł. I do tego wygląda stylowo. Tada! Dzień dobry. Poproszę paszport. Uprzejmie proszę. Jakiś problem? Przewozi pani jakieś jedzenie? Nie. Czy aby na pewno? Tak. No dobrze. Proszę iść. Kamuflaż Sophie zadziałał. La 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 la. Nikt nie patrzy? Przepyszne. Tak, samolot wylądował. Asiu! Proszę poczekać. Przepraszam, chwileczkę. Muszę pana sprawdzić. Asiu! Fuj! Nie mogę pana wpuścić w takim stanie. Proszę założyć maskę. A teraz proszę iść. He, he, he. Co? Czy Anthony coś ukrywa? Dzień dobry. Obrzyk! Czyżby się zaraziła? Proszę pana, chwileczkę. Proszę mi dać chusteczkę. Cieknie mi z nosa. Tak, oczywiście. Dziękuję. Szybko zniknął. Chyba mu się bardzo spieszy, co? Obrzyk! Co to takiego? Dlaczego chusteczka jest pełna odcisków? Co? I nos, pani ochroniarz, też. Pani ochroniarz domyśla się już, co jest grane. Ukrył słodycze w pudełku na chusteczki. O, nie. Proszę tu podejść. Zakaz jedzenia w samolocie. Proszę wyjść. Wow, wyrzuciła go. Dosłownie wyleciał. O nie, dziewczyny właśnie zauważyły znak zakazu wnoszenia jedzenia na pokład samolotu. Niektóre z plakatów przyciągnęły uwagę Sophie. Już wiem, jak wniesiemy jedzenie do środka. Dawaj, chodź. Proszę to oddać. Nie, konfiskuję to. Włączyła się syrena. Co się dzieje? Musimy zaszczepić wszystkie osoby znajdujące się w środku. Pani ochroniarz nie jest w stanie patrzeć na te strzykawy. Boi się igieł. O nie, zemdlała. Dziewczyny już idą do środka. Wygląda na to, że wszyscy tu się boją igieł. Ale chwileczkę. Oni piją te szczepionki? Okazuje się, że strzykawki wypełnione są Sprite'em i Fantą. Ja też mogę trochę... odświeżające. Zakaz wnoszenia napojów i przekąsek. Zapraszam. Następny. Ojej, ten duży plakat odkleja się od ściany. Pomocy! Pomocy! Dziewczyny, spokojnie. Już idę. Nie ma na świecie rzeczy, której nie naprawiłabym moim klejem. Ochrona przymocowuje plakat do ściany. Teraz już wszystko w porządku. Chloe udało się przechwycić klej. Co? Chwila, a może by tak... Ha, ha! Już wiem, co zrobimy. Przepraszam, co pani tutaj robi? Tak, do pani mówię. Ukrywa coś pani? Nie, nic. Mam tylko klej w razie potrzeby. A, okej. Okay. Chloe wygląda na bardzo spiętą. Czy ona coś ukrywa? I gdzie podziały się jej słodycze? Jej! Udało się jej wydostać resztkę kleju i... Co?
Wypełniła cały sztyw słodkościami. Wow, to naprawdę sprytne. Przepyszne. Żadnego jedzenia. Skąd to poruszenie? OMG, niemożliwe! To Lady Nana! Bardzo znana popowa piosenkarka. Mogę zrobić sobie z panią foto? O, a czy to nie jest ten znany aktor wokalista? Siemanero! Co za dzień! Dwie supergwiazdy w jednym miejscu! Zapraszam ze mną! Ochrona nie sprawdziła im nawet bagaży i pozwoliła im wejść bez żadnego problemu. Czy to kawałek pizzy odpadł od jej sukienki? Proszę, częstuj się! To jest pizza! Smaczna! Napijesz się? Wow! Futerał na gitarę jest wypełniony napojami! Obydwoje udają, że są sławni, żeby ukryć jedzenie i napoje, które wnoszą. Wygląda na przestraszonego. No tak, miał schowaną fantę. Przepraszam, przepraszam, bardzo nam się spieszy. Właśnie dopieszczamy nowy look przed pokazem mody w Paryżu. A co ze mną? Byłem tu pierwszy. Ta fryzura wygląda ciekawie. Ma pani jakieś przekąski? Nie. Okej, proszę wejść do środka. Szybko, chodźmy. Co za dziwna fryzura. Hej, ja też mogę już przejść? No tak. Siadaj. Ochrona nie widzi? Tak. Co? No proszę. Charlotte ukryła skitelsy wewnątrz szczotki do włosów. I to nie wszystko? Lusterko? Ziarenka popcornu wewnątrz lusterka? Ale jak one to podgrzeją? Właśnie tak. Charlotte wykorzystuje prostownicę do włosów, by przyrządzić popcorn. Szacun, dziewczyny.